Kazimierzu Dolnym znaleźliśmy kemping z... Pierwszy miała być marina, ponieważ chcemy zostawić przyczepę i tam dwa dni sobie pojeździć naokoło, no ale finalnie na marinie nie przyjmą z psami. Niestety. Trudno. Psy kategorycznie nie. No to w porządku, bo niestety mamy dwa psy na pokładzie, więc jakby nie ma o czym mówić. My jeden i sąsiedzi jeden. No tak, ale no są dwa. Ale nie nasze. Serio? No. Naprawdę. I... nasze jest... Znaleźliśmy kemping. Super. Przyjmie nasze dwa psy. Tak. I dalej w Kazimierzu samym. Jeszcze 10 kilometrów. No i dojechaliśmy do Kazimierza Dolnego. Rozbiliśmy się na kempingu Spichlerz i idziemy na zwiedzanie wieczorne miasta. Koguty? I czekaj, to jest jakiś tradycyjna potrawa. No tam, już. Budowlo. Jest to kościół farny. Posiada on wiele ciekawych zabytków, a między innymi najstarsze organy w Polsce. Trochę poniżej pomnik psa, herszta miejscowych psów, który przypływał tu prawem z Zawisły. Mieszkańcy tak go polubili, że gdy na wiosnę nie pojawił się w miasteczku, wybudowali mu pomnik. Ponoć potarcie go po nosie przynosi sześć. Tak, można i po innych częściach też się sprawdza, jak na pewno zauważyliście. Wjeżdżamy teraz na ulicę Puławską. Po prawej na wzgórzu widzimy zamek, pocztę oraz kościół farny. Wymienione zabytki przez ostatnie lata poddawane były zabiegom konserwatorskim. Prowadzone także były badania archeologiczne. Naukowcy odkryli krypty i ślady stojących tu wcześniej świątyń. Wykopali też 130 monet. Najstarsze z nich pochodzą z czasów Kazimierza Wielkiego, czyli z XIV wieku. Zamek na wzgórzu przez wiele lat pełnił funkcję siedziby władz Królu Kazimierskiego. Choć miasto rozwijało się dynamicznie, zamożne rody kupieckie niezbyt dobrze oceniały poczynania rajców miejskich i miał zamek, w którym urzędował starosta. Od tej pory żadne ją też. Wjeżdżamy teraz na ulicę Puławską. Jest to jedna z głównych ulic dojazdowych do centrum Kazimierza. Po lewej stronie w oddali Zawisłą widać kamieniołom, z którego pozyskiwano skały wapienne. Podobny kamieniołom znajduje się również po stronie Kazimierza, jednak dziś obydwa nie są już eksploatowane. Oba wyrobiska powoli zarastają roślinnością. Po prawej Spichlerz Mikołaja Przybyły. Spichlerz ten uważany jest za najładniejszy i najbardziej okazały. Pochodzi z 1591 roku. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Przyrodnicze z bardzo ciekawą ekspozycją związaną z przyrodą Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie ta piekarnia jako pierwsza zaczęła wypiekać koguty w Kazimierzu. Do dzisiaj mają bardzo dobry produkt. Można kupić na stoiskach na dużym rynku. Będziemy mieć też drugą z piekarni, nazywa się Sarzyński. Nazwa jednej i drugiej pochodzi od nazwisk założycieli. Jedna i druga też poza kogutami wypieka kulebiaki i cebularze. To wszystko takie tradycyjne lubelskie wypieki. I teraz może tak podsumuję to, żeby było łatwiej zrozumieć, bo dużo tych informacji. Jedziemy i tak słyszymy spichlerze, bo to jedziemy wzdłuż portu tak naprawdę. I właśnie te wszystkie duże budowle to były spichlerze, około 60 takich spichlerzy było. Okres świetności miasteczka to od połowy tak naprawdę XVI do połowy XVII wieku. Między spichlerzami a Wisłą tak naprawdę płynęła, była droga.
I tutaj właśnie, gdzie teraz te tereny zielone, to już tutaj normalnie stała Wisła. Bardzo dobrze była Wisła, bardzo dobrze to widać na akwarelach Wogla z przełomu XVIII i XIX wieku. Cmentarz żydowski to jest taka poprawna nazwa. Żydzi, którzy... To szacunek dla Taką takie czapeczki, biskupi też noszą, nie? Tak. A kiedyś nosili ludzie dobrze wykształceni i zamożni. Ludzie i zamożni, nie? Jedno albo jedno i drugie, nie? Dobrze. W okrach paliły się takie szabatowe świece. To właśnie była rodzina żydowska i taka pobożna rodzina. No i, taki, i to właśnie do obowiązków kobiety należało taką, takie świeczniki palić, dbać o to ciepło domowego ogniska. Więc jak spojrzymy na taką macewę, która już samym kształtem nawiązuje do bramy jerozolimskiej, no to już wiemy, że to jest kobieta i kobieta pobożna, tak? Ale tu popatrzmy na przykład, zobaczcie to teraz. Też mamy świecznik, tak? Ale jest złamane świece. Złamane. Co to będzie oznaczać? Niepobożna kobieta. Nie, to będzie oznaczało, że ona była młoda. Ponieważ ta jej świeca życia miała się palić i palić i to życie zostało przerwane. Niespodziewanie, nagle, tak? Może wypadek, może choroba, może coś się wydarzyło. W każdym razie była na pewno młoda. Dlatego to symbolizuje ta złamana świeca. A to? Zobaczcie, taka sama sytuacja. Jest świecznik, złamana świeca i pojawia się nowy symbol, ręka, pieniążek jest i taka skarbonka. No, mężczyzna? No, właśnie, co to będzie teraz? Dzieciątko. Ja to bym, jakbym pierwszy raz tu przyszedł, bym powiedział, że jakaś musiała być oszczędna bardzo. Chytra i wszystko do skarbonki, zero piwka z kolegami, nie? Ale nie, tak naprawdę ten symbol oznacza zupełnie coś innego. Oznacza, że ta kobieta była bardzo wrażliwa, bo to nie jest skarbonka, a to jest szkatuła ofiarna. Jest taką szkatułą chodzoną na pogrzebach i wśród żałobników i zbierano ofiary na najuboższych. I ta ręka to jest właśnie jej ręka, ta, która była zawsze pierwsza, żeby tę ofiarę rzucić. Taką masę stawiano około roku po śmierci, więc właśnie tak ją postrzegała i ta społeczność. Tak? Jesteś. Idziemy do wąwozu, wycieczka Maleksem. Widzieliśmy sobie trasę C. No bogato, nie żartuję. Objazdówka naokoło, włącznie z wąwozem. No i idziemy do tego wąwozu. Byliśmy na cmentarzu żydowskim. I no Kazimierz to jest taka, Kazimierz Dolny to jest taka dziwna miejscowość bardzo. Dawno kiedyś mieszkało sobie tutaj 5 tysięcy ludzi, z czego 2,5 tysiąca pochodzenia żydowskiego. Wiadomo co się z nimi stało w czasie wojny i nie tylko z nimi. No i pan tak fajnie opowiadał, nie? O tych symbolach. Ja nie wiedziałam, więc dla mnie to nowość. No ale teraz idziemy do wąwozu, bo tutaj mamy dolinę wąwozów w ogóle takich naturalnych. Zobaczymy. A co? A Misia szuka czego? Czego szukasz? Krasnoludków śladów. Śladów krasnoludków. Zobacz jaki widok. Bo? Znaleźliśmy obrazek. Pokaż mi się jaki obrazek. Góry. Góry. Przełom XVII-XVIII wiek, oryginalnie tutaj wychowana, bardzo ładnie porośnięta tym mchem. Dzisiaj można ją sobie tam kawę napić, też można by ją wynająć, bo tam pokoje co na górze, więc pewnie góra się do mnie najmuje. Na dole jest jakaś kawiarenka. No a przetrwała tak. Okazało się, że tam gdzie byliśmy wcześniej, to był punkt widokowy na Wisłę. Pomieszałam, a teraz idziemy do wąwozu. W Europie na kilometr kwadratowy wypada 11 km bieżących wąwozów. To jest taka sypka skała naniesiona przez wiatry w okresie zlodowacenia. Ma tutaj, tu gdzie jesteśmy, ma około 30 metrów. To dosyć dużo, bo na Albrechtówce byśmy widzieli, że jego już nie ma. Idziemy, idziemy. Trochę pod górę. Patrz jakie ciekawe formacje. Misia, zobacz, dom krasnoludka. Dom krasnoludka. Co? Mamo, widzę napis. Widzisz? I to jest ślad po krasnoludku, mówię? Mieszkają tu krasnoludy. Tu. Chodź. Zobacz, stoi duch przy ścianie. Gdzie? Jaki duch? Gdzie? Zaraz zobaczysz.
Stoi duch w wąwozie korzeniowym. Zobaczymy. Duch. To ludź. Baba, to ludź. Na dole ma nogi. To człowiek. Zobaczmy tylko. Nie bój się go. Nic ci nie zrobi. Nic ci nie zrobi. Komu? Pyskowi? A czemu on ma aż w ręce pan? Zimna lemoniada. Super, dziękujemy. Chętnie wypijemy. Lemoniada, lemoniada. Przy polu, super. I co ta? I przeszliśmy przez wąwóz. Ładny czy nie ładny? Ładny. Mi się bardzo podobał. Super. Bardzo ładny. Podobał się. Taka kłaszcza. Dobrze, że taka. Przyjechaliśmy na prom do Janowca. Przebijemy się przez Wisłę samochodem ze względu na Miśkę i podjedziemy sobie pod zamek w Janowcu, żeby go zobaczyć. Do 20 jest pochód na czynny. Dzisiaj jest 1 maja, co prawda. Zobaczymy i pokażę wam cennik. Tak wygląda droga. Czekaj, jedzie pana. To motor za mną, myślałam, tak, ja że też ściągnę. Nie, prostu... Motorzysty. Jezu, ja mam trafić na te dwie te. Tak. Olka. Spokojnie, jedź takiego. Przecież ja nie widzę. Panie, nakieruj mnie pan. Człeku. Nie, nawet jedziesz. Nie pomoże ty. Tak? Tak. Masz jechać tak. Masz jechać tak. Brawo. Ja pierniczę. Nagrywam to w ogóle, nie? To takie prawdziwe emocje. Jeszcze? Nie, już jest okej. Opuścić pojazd. Tak, cię prosimy opuścić pojazd. Dobrze, na razie nie musimy poczekać, aż wszyscy ten... Poczekajmy, Marcel, aż wszyscy wjadą, dobrze? Dobrze. Nie chcę? Za prom zapłaciłyśmy 47 zł. Za samochód i... Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Powyżej 4 roku życia, do 4 lat bezpłatnie. No i teraz musimy z niego zjechać. Jak wjechałaś, to zjedziesz. To. Dobra. Mama, jedź! To nie jest takie proste. Wszyscy jest sobie myślą, że jest to jest proste, a tu trzeba najechać na... Pachołki. Na zjazdy trzeba najechać. No i to wcale nie jest proste. Proste. Ale spoko. Dałaś radę. Dałaś radę. Do pana nie przejedź. A, ta pana. Jednego mnie. No tamta część już chyba nawet nie można wejść, nie? Z tego co widzę. Krużganki tutaj są. Chodź, Misia, tu na krużganki. Tu, zobaczymy sobie. Zatrzymaliśmy się po drodze w parku. W takim prywatnej zagrodzie, w której można coś zjeść. Kupić octy, owoce różne, nalewki. Poszukujemy wyjścia. Ale spoko. Na pewno znajdziemy. W Janowcu jest parking bezpłatny i myślę, że mógłby być fajną miejscówką, aczkolwiek no, trochę syf jest, ale to już inna bajka. Jest wiata, jest miejsce na ognisko, miejsce na przyczepienie rowerów i bezpłatny parking. Czad. I my już kończymy naszą przygodę z Janowcem i wracamy promem do Kazimierza Dolnego. I my właśnie dojechaliśmy z powrotem na kemping i zaraz go pokażę. Kemping nazywa się Spichlerz. Jest w sumie bardzo blisko do centrum Kazimierza Dolnego. Fajna miejscówka, czysta, doba 150 zł, w tym 20 zł prąd, zapisy w ogóle, przyczepa 50, 20 zł osoba dorosła, 10 dziecko, w sumie wychodzi 150 zł. I co jeszcze mogłabym powiedzieć? Łazienki, jak zobaczycie na filmie, są bardzo czyste, fantastyczny plac zabaw, znaczy fantastyczny, no ładny, zadbany. Bar czynny całodobowo, restauracja do 20. Stąd jest kilometr na prom do Janowca i kilometr do centrum miasta, więc to jest
promenadą nad Wiślaną lub brukową drogą wśród starych willi. Generalnie Kazimierz ładny, zrobił na nas fajne wrażenie i tyle. Ja się chyba na dzisiaj żegnam, wiecie? Jutro będziemy z samego rana wyjeżdżali i jeszcze tylko spróbuję nagrać krótko kemping, ale to już króciutko i tyle. Pa! I tak jak obiecałam, pokażę Wam jeszcze pozostałą część kempingu wieczorną porą już niestety, bo miałam coś lepszego do roboty niż pokazywanie. Nie, tak dla poważnie. Już idziemy dalej. Tam jest pole kempingowe, jest willa, jest pensjonat, restauracja. Taki cały kompleks jest. Tam jakiś kamperek już sobie czeka. Może zaparkuje tu, bo nie ma miejsca. Ale naprzeciwko jest w ogóle parking, który jest w grupie piwakowej oznaczony jako część dostania. Że nikt nie przegania, bezpłatny parking. Tutaj mamy pole namiotowe i miejsce na ognisko. Dalej w tle widzimy willę. I tyle. Fajny klimacik. W ogóle miejsce klimatyczne. Co by Kazimierz stara się być klimatyczny. Tutaj mamy obrazy. To są po prostu budynki techniczne. Była korzeniowa. No i mamy sobie serię zdjęć. Zresztą czadowych, uważam. I nie widziałam tego wcześniej, nie odkryłam to z Wami. O, na coś się przydaje to pokazywanie na YouTube'a. Do willi nie będę szła, bo mam nogi, nie powiem. Naprawdę zrobiliśmy dzisiaj mnóstwo kilometrów na nogach. Pozwiedzaliśmy. Uważam, że świetnie, warto było wszystko zwiedzać. Od tych 4 dni nic nie robimy, tylko chodzimy i zwiedzamy. No i super. Jutro jeszcze w planach. Zobaczycie co. Dobra, dobranoc. Pa, pa.